No, warunki oświetleniowe może i są słabe, no ale nikt nie mówił, że będą dobre, no. Siemanko widzowie, witam i zapraszam na krótką rozmowę. Tam jakieś 12 minut będzie z bardzo charyzmatycznym panem, według którego mam tam jakieś bitcoiny, nie wiadomo skąd. Chyba tam 0,12 czy jakoś tak. Ale naprawdę po 2 minutach miałem go dość. Dosyć go miałem, dosyć po prostu. No, no, no. Taki energiczny głos, no normalnie energia go aż rozpierała tam. Dobra, nie świruję więcej. Miłego oglądania. Panie Michał Wieciorek, Pernet, prawie wypadku, bo rozmawialiśmy, nie mówiliśmy, że mam wodę zadzwonić do pana o 12. A, tak, tak, no rzeczywiście. Telefon był. A miałem awarię, miałem telefonu. Tak. Taką małą. Aha. No, dlatego się pan nie dodzwonił, no. Aha, rozumiem. Ja tam wysłałem panu maila. Widziałem pan? Nie, nie a widziałem. Pan wygrał na... Nie widziałem. A z jakiej firmy pan dzwoni w ogóle? No pan przypomni. Fairnet. Aha. Firma nazywa się Fairnet i wypłata 0,12 bitcoinu po tradingu automatycznym, czyli po handlu w sposób automatyczny za pana robot handlował. Pan ma jakiś kryptoportfel Ethereum? No, nie mam, nie za bardzo. Dobrze, potrafi pan samodzielnie założyć kryptoportfel na Binance? Ten, na Coinbase polecam. No jak trzeba, no to wie pan, no to założę, no oczywiście. Dobrze, to będziemy to robić w jakiś sposób, pan z czego będzie korzystał? Z telefonu czy z komputeru? Jeżeli chodzi o komputerze, to mogę wysłać panu linka. Z telefonu. I pan z telefonu. Z telefonu. Dobrze, jeżeli z telefonu, to wtedy pan musi... pan ma Androida czy iOS-a, Apple? Androida. Android, no to tutaj w Sklep Playu pan ściąga aplikację Crypto Wallet Coinbase, czyli Wallet Coinbase. Aha, dobra. Tylko nie mieszać z tym platformą, tam, bo tam jedna aplikacja Coinbase, tak się nazywa, tam gdzie kwadraciki i kuleczko w środku, to jest platforma, niech pan poczyta jak będzie ściągał to. Platforma to platforma służy dla tego, żeby handlować lub wymienić kryptowaluty, to na razie nie potrzebujemy, a potrzebujemy walety, walet napisane, to jest portfel. No u tak, nich tak. Dwie różne aplikacje. No i tam dalej pan tak, i tam dalej pan zainstaluje to i tam będzie u pana fraza taka z 12 słów, to coś takiego jak w banku rodowe nazwisko matki. Aha. To frazę poproszę siebie gdzie skopiować do notatnika, czy tam SMS tam do siebie. Dalej pan prowadzi hasło. Hasło standardowe, tam piszą jakie hasło tam chyba 8 symbolów i jedna cyfarka, czy 9 symbolów i jedna cyfarka. Tak, 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 wiadomo. I dalej tam już potem pan jak wchodzi, tam może leciły i różne kryptoportfele, to pan wyśle mnie na maila. Pan, maila pan ma u siebie. No i w sumie to i to może być wszystko. Jedno to, żeby pan, ja każdemu klientowi opowiada i żeby pan tą frazę 12 słów trzymał u siebie, bo to może być jakaś weryfikacja z Coinbase'a, czy pan tam coś z hasłem będzie tam źle, czy coś, to to taki zapasowy warianty weryfikacji. O to w sumie chodzi. Ja myślę, że pan to może
samodzielnie zrobić, to się pogląda, tak, że tak, no, samodzielnie to starym wie pan, i no, wie pan może, no tutaj fajnie. Wie pan może, tak. Ja to zrobię, już zainstaluję, bo tak pan tłumaczy, a jak normalnie dziecku 5-letniemu, to nie ma sensu, proszę pana, to nie jest aż tak, nie, aż tak nie, trudne. Nie, proszę pana, czasami bywa tak, że tłumaczysz nawet nie stary chłop, ale nie znam i długo trwa to. I w takich przypadkach my tam podłączamy się do NDS i dalej, ale w przypadku pana to ja tak rozumiem, że będzie wszystko dobrze i... Dobra. A niech mi pan przypomni jeszcze, ile pan tego bitcoina było? $0.12 bitcoina. A to ile to jest? Tak na złotówki? A teraz ja tutaj chwileczkę powiem akurat. O dolarach, jeżeli chodzi o 3600. $3 plus dzisiejszy teraz. Nie, to teraz chwileczkę palem. Konwertuje 14 372 złote i 91 groszy, tak już dzisiejszy pokazuje teraz. No oczywiście, że od razu mówię, że możesz nie liczyć na tą całą kwotę, bo tam po wymianie, po handlu będzie coś mniej. No ale tam nie na dużo, znaczy nie tam 14 tysięcy może być. No i to chodzi jeszcze o tym. O bitcoinie, o kursie bitcoina, bo bitcoin to w sumie jak to stabilna kryptowaluta, ale za ostatni rok to ona to do góry, to do dołu, to w zależności od kursu. No to ja o czym mówię, że my wypłacamy tego bitcoina, a dalej to pan sam się poradzi, czy wszedł na giełdzie, czy coś wypłaci, no i w sumie tam pan może wypłacić jakąś sieć, po prostu tam wysłać na inny kryptoportfel, to jest takie. No dobrze, tak. A niech mi pan powie, a to muszę koniecznie wypłacać tego bitcoina, czy mogę tam jeszcze dalej go zostawić, żeby to dalej sobie tam zarabiało? No oczywiście może pan i to już takie, od razu mówię panu podwójnie od naszej strony, bo my wypłacamy wszystko, a dalej oferujemy po tym, jak osoba dostała tą kryptowalutę i oczywiście ma zaufanie do nas i tak dalej, to dalej my oferujemy na 30-40%, no w zależności, na kwotę minimalnie 30% tej kwoty do handlu w sposób automatyczny, do naszej już platformy i tam na okres minimalnie 3 miesiące to. Takie mamy tutaj ustanowienie, że mamy zlecenie płaty, wypłacamy, a dalej już po tym jak wypłacili, że człowiek jest szczęśliwy i od razu nam jeszcze inwestuje, to zostawia siebie, inwestuje i wszyscy zadowolone. Zadowoleni, tak. Dobrze. Czyli, że inwestycja po wypłacie u nas, to tak wygląda. Dobrze, to wtedy czekam od pana ten kryptoportfel, tak. Dobrze, proszę pana, niech mi pan przypomni, jak pan ma na imię? Michał Wieczorek, tam podpisane i Pajernet. Dobrze, panie Michale, to mi pan powie teraz jedną rzecz. Taką bardzo ważną, tylko proszę być szczerym maksymalnie. No. Ile kurwa ludzi tak się daje zrobić, co? Na to wasze pierdolone oszustwo. Jakie pierdolone oszustwo? No pierdolone oszustwo, człowieku. Nie ma żadnych bitcoinów. Słuchaj, gościu, ty pierdolisz w ogóle o czymś. Jak nie ma żadnych bitcoinów? No nie mam żadnych bitcoinów, człowieku. Nie mam z bitcoinem nic wspólnego. Z tą firmą też nie mam nic wspólnego. No i kurwa co?
Co ty na to mi teraz, no? Słucham, tłumacz się. Co tłumaczy ciebie? Tego twojego oszustwa pierdolonego, no. I ile, kurwa, ile ludzi ojebaliście już, co? Jakie oszustwo? Zaspokój się, człowieku. Dostałeś kryptowaluty lub nie i... Tak, i kryptowaluty dostałem, kurwa, bez niczego. Z nieba mi spadły po prostu, no. Naprawdę, słaba bajeczka, chłopie, słaba. To może jeszcze frytki do tego dostanę? Frytki dostaniesz? Jakie frytki? No, no nie wiem, kurwa, jak wam tak spada wszystko z nieba, według was. No, wejdź do McDonalda, kup sobie frytki, będziesz śmieszny, no może zaspokoisz się. No, no pewnie, zaraz pójdę, pojadę, kupię. Żebyś, no, kurwa, wiedział, no. No to, a z tymi bitcoinami, no, to weź, no, kurwa, chłopie, bo to żenada jest. Już, kurwa, który w telefon z kolegi mam, wiesz, o tych bitcoin. O wypłatę NYDESKI i tak dalej. No, naprawdę, kurwa, powtarzacie się, słabi jesteście w chuj. Zmieńcie, kurwa, metody, naprawdę. Zmieńcie metody, kurwa, bo już mi się to nudzi. Co ty pierdolisz, no? No, co ty pierdolisz, człowieku? I kurwa dobrze wiesz, o co chodzi, i ty mi tu nie pierdol, okej? Nie, nie ma co robić, wiesz, no. Tak, nie mam co robić, a wiesz, co jest najlepsze? Marnuję ci cały czas czas. A no ty co brniesz dalej? To świetnie. Zadowolony jesteś? Jestem zadowolony, mam trzy obrazy. No to zajebiście, kurwa. No to może się świetnie. Dobra, spoko. Będziesz na YouTubie, chuju. Na razie.